Cześć, witajcie, z tej strony Raźnik, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2 i dzisiaj w tle znowu jest ze mną Osioł. Witam bardzo serdecznie, miło, przyjemnie, gorąco. On może nas później opuścić, bo my nagrywamy odcinek jeden po drugim i jest już po 22, już dochodzi 23, ale Raźnik powiedział, chce sobie zapas nagrać z Euro Trucka. Poza tym wyjadę DAF-em tę trasę, więc nie mogę sobie odpuścić tego, że się przejadę tym DAF, tym cudem, bo jak widzicie w starym DAF-ie ja się dopiero dowiedziałem o tym miesiąc temu. Miesiąc temu się dowiedziałem o tym, że w starym DAF-ie zostało zmienione wnętrze. Wow! Nie wiem, w której aktualizacji zostało to zmienione. Łosiu, orientujesz się? Nie wiem. Ogólnie dzisiaj tak, śmigamy do Berlina z kłodami, jak wiecie. Kłody drewna muszą być na opał. No i wnętrze w DAF-ie zostało zmienione, tak? No i co, czy teraz wnętrze w DAF-ie wygląda lepiej, czy coś jakoś w ten DAF wyciąga? No moim zdaniem, no... Czekajcie, wyjadę na tę autostradę, bo tu jest niebezpiecznie. Ja już wolę wyjechać. No moim zdaniem wnętrze w DAF-ie no, się zmieniło dużo, tak? Te zegary się pozmieniały na pewno. W ogóle zegary były wyłączone, można sobie włączyć. Widać tą mieszankę tego, tej mieszanki, widać na zegarach stężenie mieszanki blue, czyli paliwa tego, bo jak wiecie, DAF jest jedną z ekologiczniejszych ciężarówek. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać w odcinku o DAF-ie głównie. DAF jest ciężarówką ekologiczną, jak wiecie. W starym DAF-ie na zegarach, w starym wnętrzu DAF-a na zegarach nie było pokazane tego stężenia paliwa blue, mieszanki blue. Znaczy nie wiem jak ona się tak dokładnie nazywa, bo zapomniałem, ale wiem, że to jest mieszanka blue coś tam. I jak widzicie teraz na zegarach widać to stężenie tej mieszanki. No jest na normie, czyli na zielonym. Na niebieskim, no czyli to jest ta mieszanka jest właśnie używana. I jak wiecie, dlaczego DAF jest ekologiczna ciężarówka? No ponieważ ma to mieszankę blue. Teraz dużo też fanów poszło po DAF-ach. DAF to jest jedna z najwygodniejszych ciężarówek, no ale no po tych modelach to mi się nie świeci. Szczególnie w starym DAF-ie mi się nie świeci, że DAF jest najwygodniejszą ciężarówką. Może pod względem leżanki, nie wiem, ale po tych fotelach tutaj co w Eurotrucku widać i w realu, no to ja nie jestem przekonany, że DAF jest najwygodniejszy. Może i DAF jest ekologiczniejszy, ale też mi się to nie zdaje. Ponieważ no DAF, jest silny, siłacz, tak? Mi się DAF kojarzy z takim siłaczem, tak? Ogólnie DAF jest to sobie wykorzystywany no, w jakichś tych firmach typu kamieniołomy, piaskowce, no nie wiem, jak się kopalnie piachu, jakiś transport węgli, takiego typu. Tam DAF-y są najczęściej widzimy DAF, tak? No bo DAF, no, jeśli chodzi o podmasko, co ma, to ostro ma podmasko, tak? DAF jest jedno z silniejszych ciężarówek, ale jest też jedno z wolniejszych ciężarówek, czyli dlatego IF może być ekologiczniejszy od na przykład Scania. Bo jak wiecie, ciężarówka jedzie wolniej na mniejszych obrotach, nie spala. A gdy jedzie wolniej na szybszych obrotach, to spala więcej i więcej zanieczyszcza środowisko. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, Osioł? Nie wiem. Ale coś chyba, dobre. Jeżeli bym to źle powiedział, to opierdolcie mnie w komentarzu. Tak, to walcie mnie w komentarzu, ale to komentarze zostawiamy na później. No i mówię, DAF to jest no, silna ciężarówka. Ale no nie wiem, czy on jest taki ekologiczny. No, widzicie, teraz jest 90, ale ja czuję ciągle ponowne obroty w Polsce. Takie drrrr. No, na przykład teraz zakręt minęliśmy. Na zakręcie to będzie odczuwalny, bo ja lecę 90. On zwolnił o kilometr. No i już widzicie. Ej, Gaziu, słuchaj. Jak ty zrobisz te drrrr, nie? Jakby zrobił to się ma pan mała, to będzie jak ten. Jak się jakaś scena, przerywnik jakaś scena, nie? To będzie takie. I na co dostał.
I właśnie mi się teraz nawet na zakręcie jest słychać, że on wchodzi ciągle na te obroty, więc no nie wiem, ja nie jestem sięci wskazany w dach, to jest najbardziej ekologiczna ciężarówka na ziemi. Bo powiedzmy szczerze, nie ma najbardziej ekologicznej ciężarówki na świecie. Żadna ciężarówka nie jest najbardziej ekologiczna na świecie. Było się też coś na jakimś razie w tym? Nie wiem, mało znam się na ciężarówkach, tylko że w Eurotrucka gra. Więc żadnych informacji nie potwierdzę. W poprzednim odcinku jechaliśmy Mercedesem, no tam było słychać, że on tak nie grzeje się ten silnik tam. I że on nie wchodzi, nie słychać, że po prostu wchodzi cały czas na te obroty. Ta wskazówka, czy paliwa jest dobrze, tutaj pokazana na zielono, że jest wszystko niby dobrze. Łagodnie spalamy, ale nie wiem, ja nie wierzę w zegaru. Szczególnie w tym DAF-ie. Bo jak wiecie, jak mamy temat DAF-a, to ja dlaczego nie jest DAF-a mam na czwartym miejscu. Jeżeli ktoś ogląda polskich trackersów, wie, że jest taka trackerka, która jeździ DAF-em. Ona jeździła w Scaniu, ale teraz jeździ DAF-em. Kto wie, niech napisze w komentarzu, kto to jest. To może jakąś nagrodę dostanie, ale to zobaczymy. No i kto wie, o kogo mi chodzi, to dobra, to mniej o to. Ale ona jeździ teraz DAF-em i jak wiecie, no DAF jest strasznie awaryjną ciężarówką. Też dużo osób może też być przeciwna co do tego, ale no DAF jest strasznie awaryjny. Szczególnie jest awaryjny, jeżeli chodzi o komputer pokładowy, czyli o elektrykę, tak? O kurwa. O proszę, jaki tego fart? Nie widziałam. Można. Taki fart, kurwa. Dobra, tutaj trzeba wyhamować. I zajebałem w bramkę, kurwa. Bosko. No to było wiadomo. DAF jest awaryjna ciężarówka pod względem elektryki. Tak, Gazik się naoglądał polskich trackersów i wszystko wie o DAF-ie, teraz będzie wpanował, tak? I jeszcze się odczyta później po odcinku o DAF-ie, o co chodzi. I jak widzimy, teraz ten stary DAF ma takie same wręcz w realu, jak i w Eurotrucku. No i chodzi o komputer pokładowy. Nawala non-stop. Ogólnie no DAF chodzi ładnie, ciężarówka chodzi ładnie. Ale no komputer pokładowy się ciągle pierdoli pod względem na przykład stężenia Blue. Blue jest wlany do baku, a nie jest wykrywalny. No, mieszanka Blue jest wlana do baku i nie jest wykrywalna. Do tego ona się naprawia zazwyczaj po restarcie całego systemu, jak pauzy kierowcy wkręcają. Czyli po restarcie całego komputera. Jeżeli ona się nie naprawi, to trzeba niestety jechać wtedy na serwis tracka. Co to też nie kosztuje niemałe pieniądze waszą firmę. Tam gdzie jeździcie. A mówiłem, że nie oglądają też tam starsze gronowizu. Ogólnie też psuje się często no kontrolki, że wyskakuje we awaria, nie tylko w tam blue awariach, jakichś świateł tylnych, przednich, świateł naczepy, awariach systemu hamulcowego i to jest wszystko, wyświetla się tego na komputerze. Ze światami najbardziej też są pata, filet, komputer pokładowy. Lani, Gaziu. To nie moja wina. Płata, największe figle komputerów pokładowych właśnie ze światłami. Gaziu, lagi, masz 50% pocisków. No to wiem, a to na TS tylko mam lagi. No po prostu światła, wszystko wam działa, hamulce wam działają, wszystko, układ hamulcowy wam działa. No i pomyślcie sobie, jedziecie sobie, wszystko wam działa, posprawdzaliście 5 minut, dwie minuty temu na postoju. Nagle na komputer wyskakuje w awaria tam tylnych światła naczepy lub awaria układu hamulcowego lub awaria tego blue całego. A jak Blue, wiadomo, ma awarię, ta mieszanka, to podobno może opony zblokować. Ale to ja na tym się nie znam, ale tak było w polskich trackersach, że mogło zblokować tego. Ale co najlepsze, że
Tu już też w polskich trackersach awaria nie miała wcale na myśli Blue, tylko komputer sobie spadał w pigle. Więc po restarcie systemu wszystko było ok. No więc jak widzicie, no DAF wcale DAF nie jest nieawaryjną ciężarówką. No jest wygodny może, ale no nie jest nieawaryjny na pewno, bo lubi komputer pokładowy, lubi padać figle, tyle wam powiem. Czyli... Słuchaj, przepraszam bardzo, ale Legii masz też, ja to już pierwsza rzecz, a druga, no jak powiedziałeś wcześniej, będę musiał opuścić odcinek, no i teraz na ten moment nie będę musiał opuścić odcinek, więc ja tak powiem, dzięki za grę, chociaż nie grałem, do tego odcinka na razie, cześć ode mnie. No, Łosiu się z nami pożegnał, więc pożegnajcie Łosioła w komentarzu. No i dobra. Łosioł nas opuścił. Łosio nas opuścił. Mamy tutaj 4 godziny 32 do celu. No i tak jak mówię, tutaj o DAF-ie skończymy. Już jak mamy temat DAF-a na odcinku, to trzeba o DAF-ie kończyć. No i mówię, no ciągle się psuje komputer pokładowy, no to więc mówię, no, nie polecałbym DAF-a, ale aczkolwiek to nie w każdym przypadku się psuje ten komputer, ale jeżeli kupicie DAF-a, to radzę od razu przeglądać go i żeby wam elektrykę całą sprawdzić, czyli najbardziej polecam, by wam sprawdzić to urządzonko, które teraz sobie właśnie włączam, czyli komputer pokładowy, bo może być może padać figle, szczególnie dla nowych kierowców, tych młodych, którzy zaczynają dopiero karierę trackerską i swoją przygodę z ciężarówkami i właśnie zaczynają od DAF-a, to nie radziłbym zaczynać od DAF-a. Na początek proponuję właśnie zacząć od jakiejś Scania może, Volvo Actka, albo Mercedes, albo nawet od Iveco. No Iveco jest, no więc nawet z Iveco nie ma takich problemów z komputerem pokładowym. Znaczy, no Iveco ogólnie nie jest awaryjną ciężarówką, ale jest wolną ciężarówką, tak? No ale to wiadomo, mowy dla jakiegoś chłopaka, który zaczyna sobie tam karierę trackera, to może być akurat ciężarówka w sam raz. Więc ja bym taki monolog wam powiedział. Dobra, no to o DAF-ie to by było tyle. Ogólnie pół trasy gadaliśmy o nim. No mamy 3 godziny 40 do celu. No i nie wiem, jaki teraz temat poruszyć. No, o, poruszmy może temat hejtu. Nie, hejtu nie będziemy poruszać, bo nie chcę, żeby było na YouTubie coś tam poruszyć. Ja nie poruszam już takich spraw po prostu. To nie ma sensu, bo znowu przyjdą hejterzy i będzie tego. Pod filmikiem łapki w dół normalnie w rekordowym tempie jak na live ostatnim. Znaczy to nie na ostatnim, bo nie, znaczy nie wiem kiedy ten odcinek nie wiem kiedy dostaniecie. Nie wiem, w ostatnim tygodniu ferii, bo wtedy chcę zacząć z Eurotrackiem. O, Aria, widzicie, krówki jadą, skakanko. No ogólnie, o, i to jeszcze na dwuosiowy, to widzicie, na Skandynawii jadą. Bo jak dwuosiowy track jest, to na Skandynawii. O, drewno. Dołączyłem do kolegów z firmy, też widzę dwie tego as jadą, dwie ciężaróweczki jadą przede mną. Nagrywam, mówię, tego samego dnia, no już jest późno, już po 23, czy nawet nie będę patrzył na godzinę, pewnie sam przez trasę, prawie jest godzina, po jak nagram, albo już prawdę. Ogólnie jest teraz 23:03, jeszcze nie jest tak późno ostatnio, jakby. Po tej chorobie, to w tym tygodniu, mamy obecnie środę, to w tamtym tygodniu byłem chory, jakby się cały tydzień wpływałem. W tym tygodniu w ogóle mi się w nic grać nie chce. W ogóle na kompa nie chce mi się wsiadać, teraz wieczorem mi się dopiero zabierze nagrania, rano sobie albo wspólnie oglądam filmy. No rano to mnie zazwyczaj bierze na raftach, czyli na tratwę. To grać sobie na tratwie mojej i na The Forest. To rano mi na tę grę najbardziej bierze. Ale chyba niestety muszę zacząć grać w CS-a i rano, ponieważ no wieczorem po godzinie 18 już niestety nie mogę grać w ogóle w Counter-Strike'a, ponieważ mam 20% zużycia pakietów
Teraz miałem, Osio mówił, że miał lagi, że ja miałem lagi, ale on nie miał, miałem 50% prawa zużycia pakietów. Więc no niestety dostawca internetu ostatnio, no ciągle są problemy z tym moim internetem. Jak wiecie, Orange nie jest najlepszym internetem. Ale już mówię, do sierpnia trzeba przeboleć. Do sierpnia trzeba przeboleć, a później już zobaczymy. Teraz nie wiadomo, czy od, właśnie jak nie będę mieszkał w Lublinie samodzielnie już. I tam nie będę miał po prostu internetu kablówki, czy tam jest kablówka w Lublinie, internet. No, czyli darmowy. Tak zwany, no dla mieszkańców po prostu od danego osiedla jest kablówka, tak? No i to jest w miarę dla mnie dobre, bo tam internet w mieście, wiecie jaki jest internet w mieście, tej listy. Będziemy lecieć środkowym, bo to jest autostrada. Zjazdów nie mam. No ciężarówki powinny jechać albo tym prawym pasem, czyli dla wolno, nie wiem, jak wiem, coś dla wolno i albo tym środkowym. Wolno biegłym, czy jakoś tak się nazywało zjazd, no to już się najechaliśmy na autostradę. No i mówię tam, jakbym mieszkał we Wcinie, czy będę dojeżdżał po prostu od siebie z domu do Lublina, czy będę po prostu mieszkał na jakimś osiedlu, po prostu na jakiejś stacji, czy gdzieś. Ale to ja wtedy mówię, mam dużo czasu. Inaczej, jakbym miał tam wejść mieszkać, to oczywiście komputer będę miał ze sobą, tak? No to internet, no to filmy będą regularne na pewno, no ale też niestety trzeba gdzieś pilnować tym komputerem, stwierdzić co, no i tam gdzie okien może nie ma, bo to wiadomo, jakbyś jeszcze na PPL mieszkał, to wiadomo, no na łamanie jest 50% szans, że będzie. Więc trzeba się dobrze mówić zabezpieczyć, zadać z jakimiś typami. Nie, jakimiś sensie, jak sąsiedzi nie chcemy, to lepiej zmienić sobie tę miejscówkę. No jak jest sąsiadem, wiadomo, jest jakaś starówka albo jakieś normalne małżeństwo z dziećmi, to mogę nam sobie boleć. A nie jakiś psychole, tak zwane malestwo, patola i taki inne, ale o tym nie będę mówił, bo każdy wie, o co chodzi. No ogólnie jak widzicie teraz, no w Eurotraku monologi są ostre. Nie wiem, jak mi gardło wyszło po tych nagranych dwóch odcinkach. Znaczy po trzech, bo nagrywałem wcześniej jeszcze farminga w tym nagraniu tych dwóch odcinków zeca, co teraz lecę. Ale to nagrywam wesel, to są miejsca na dysku, nie mam co się martwić. Bo pół godziny filmu waży 1 giga, więc godzina pewnie by wywołała 2 giga. Godziny do celu. No, na stacji nie będę zjeżdżał, tak samo nie będę zjeżdżał na pauzy. Powiem wam, zmęczony jestem tam dzisiaj. Nie wiem, rano musiałem wstać się wykąpać, bo byłem, że tak powiem, na zabiegu oczyszczającym cery trądzikowy. No i powiem, że tam trochę wstałem znowu wstać. Nie wiem, mam coś ostatnio ze spaniem mi się odpierdzieliło, żebym spał, nie wstawał, nie poza tym się obudzę, rano mi się wstać, nie aj, cały gaźnik. Ja nie wiem, co będzie, jak się ferie skończą w następnym tygodniu i już to już będzie iść. Ale to już się nie martwi, no. Nie wiem, jak ja wstanę w pół do siódmej. To jest makabro w ogóle. 32 po wybija gaźnik z łóżka wstaje. Jak budzę się 30 po, znaczy 20 po się budzę, leżę, próbuję usunąć do 30, nie po co. I do 32 po, to się wracam i wyje łóżku. Powinienem wstać o 25 po, a wstaje 32 po. Mówię, jak jest 30, to ja wtedy 2 minuty jeszcze na telefonie patrzę, tak musi punktualnie wstaje. No bo wam na później, ale to ja na później nie mam, bo na matkę jeżdżę dodatkowo, żeby poprawić oceny i taki inny zazwyczaj. I na później zazwyczaj nie jest. Już raczej zostało w ostatnich czasach, gdyby na później. Na 9.45. Wtedy to mogę wstać w pół do 8 na kompo, jeszcze znowu wejść jakiś odcinek renderować, czy tam nagrać z rana. Tak jak miałem jeszcze serię z powrotem do przyszłości, kiedy już tę 8 zaczynałem, to jeszcze na później jeździłem. Jeszcze 8 zawsze rano nagrywałem, pamiętam.
ósemkę z Asran nagrywałem. Znaczy tak było tam parę odcinków, no z ósemki było najwięcej odcinków. To tylko prawie 2-4 odcinki nagrywałem o 7:30 rano. Więc sobie pomyślcie. Teraz ja rano czasem jestem dość rozgadany. Już rano się YouTube'a naoglądam, nie jest to co czoło i takie tego. W dobrze, jak się jeszcze słońce wam świeci, to pierdzielę, to jest zrąbany totalnie. Ale co zrobić, życie, dobra, 20 minut do celu. Ale widzimy, że dojeżdżamy do Berlina. Bo... jeszcze zniesiemy warówek, więcej tego AI jest. Nie wiem, czy będziemy jechać, tutaj trzeba będziemy zjeżdżać. Nie, będziemy musieli go wpuścić, on nie o nas wpuścić z tyłu. No, dziękujemy. Tak się dziękuję. Bo to też stworzył nas po prostu, może to komuś światełkami pobrugać. Graj, trochę sytuacji na drodze zna. Tutaj na tej filmie przed Berlinem będziemy jechać. A to easy. Teraz to oczywiście weźmiemy ładunek na następny odcineczek. Jak miło we zielony. Jeździ z ekspedycji jest oświetlona i poładnie. W ogóle chyba kierowcy mogą i w nocy jeździć, ale nie wiem, co zależy jak pauzy, więc chcecie, o której wyjeżdżacie. Jak w sobie wyjeżdżacie po 13:30, to czas pracy nam się kończy o 1:00 w nocy, tak? Jak wyjeżdżacie, no oczywiście. O 5:00 to ten czas wam się kończy, znaczy albo 3:00 to kończy wam się czas 15:00. Musicie 12 godzin bitej jechać. Dobra, to oczywiście automat. No i doskonale, nowy poziom. Damy sobie mowę na ekologiczną jazdę tutaj dla odmiany, bo to jest najważniejsze. Weźmiemy sobie szybkie zlecenie. No i no jest Gdańska do Bratysławy najdroższy, ale my jesteśmy w Berlinie. Do Norwegii, bo chcemy pojechać jak do Norwegii. Do Polski wracać, tak nie chcę. Może pojedziemy do Kopenhagen czy coś tam. Może pojedziemy do Skandynawii, naprawdę. Dobra. Do Helsingborga pojedziemy. Znowu. Dobra. Pojedziemy z Kani. Na następny odcinek. Dobra. Więc to. Dzisiejszym odcinek to było na tyle. Przez dłuższą część to z miłością, ale musiał iść. No i co? Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i subika. Bo to teraz bardzo zamotywuje, jest potrzebne do tego 1000. No i co? Do następnego odcinka lub live'a. Trzymajcie się. Cześć, no i pa pa.